Kładziemy się spać. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek z Recycling Center Simulator. Mamy tutaj podsumowanie dnia. No, trochę żeśmy wydali. Oferty złomu. Tyle. Rachunki ile kosztują? Proszę bardzo. Na roboty tyle wydajemy, na produkcję tyle wydajemy. No i wynagrodzenia dla naszych tutaj miglanców. Więc sporo tego. To jest zakup maszyny. W tym jest zakup maszyny. Tam 8 koła chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast i tak na plus wyszliśmy, więc bardzo dobrze. No, ale proszę Państwa, mamy tam jedno zleconko, które oczywiście musimy zrealizować. Widzimy, gazety trzeba wykonać, więc trzeba skoncentrować się na ofertach papieru. Więc może zacznijmy od pani Wiktorii. Co tam, Wiki, posiadasz? Coś na papier. O, to jest dobre. 81 kilo, ale muszę to zrobić samodzielnie. Tak, jak najbardziej. Czy coś jeszcze na papier? No nie. 74 tutaj na szkło. 47%. Ale tu jest 66. Dobra, biorę to i biorę to. Na razie tyle. Bo przypominam, że nam wisi jedno zlecenie, nie? Coś jeszcze na papier. Tu jest papier, widzę. To jest 74 kilo na 40% papieru. No musimy troszeczkę tutaj jednak skoncentrować się na tym papierze z uwagi na to zlecenie nieszczęsne. Ale ja bym wyszedł tutaj... No nie, no kuźwa, nie z taką kwotą. 70. Standardowo. Podniosę mu za chwilę do... Podniosę mu do setki i niech się cieszy. Zobacz, jak ci dużo podniosłem, no. Ja wiem, że to jest warte, no przy tych kontraktach to tak. 110. Już byś się mógł zgodzić. O, no i się zgodził. Elegancko. Dobrze, ja idę wysłać moich miglanców. Niech oni coś... Ale zaraz, bo zapomniałem, że ja mam ich kuźwa trzech. Może jeszcze coś na papier? Tutaj jest coś na papier. 36 tylko, ale niech będzie. Zacznijmy. Ile to tam jest? 52 kilo, nie? To ja to chyba sam zrobię. Oni niech robią te cięższe rzeczy. 90, zobaczmy. Zgodzisz się? No i bardzo mnie to cieszuje. Dobra, idziemy powysyłać tych miglanców. I teraz tak, 79 kilo, mistrzuniu, to ty mógłbyś... Co ty mógłbyś wziąć? 74, nie? Mam dwa po 74 kilo. Więc kicaj tu. A ten trzeci, ile on tam miał? 78. A zaraz, chwileczkę. A ty? 79. No lepiej po szefie jeździć. To prawda, to... Kurde! Co za gamoń normalnie wjechał we mnie i... Dobra. To ty jedź robić 74, a ja jeszcze zobaczę, czy może coś tam w kontraktach ciężkiego będzie. Tak ogólnie, już nie związane z papierem. Zacznijmy od Wiktorii. Wiki. 66. Dobra, bierzemy to. No to i to wezmę. No. Już, dziękuję. A tutaj, co zostało? No to może później. Przydałby się jeszcze jeden pracownik. Słuchaj, synu, tutaj jest 76 kilo dla ciebie. O, proszę, idź się spraw ładnie. Natomiast my ogarniamy resztę. I teraz tak, tutaj jest ostatni dzień, więc to robimy, bo pamiętamy, że to był... To jest chyba to zlecenie, które tam wisiało, nie? Więc pozbierajmy. I hopsa. To idzie bliżej auta.
To i bliżej auta. I to już chyba tyle. Dobrze. Tutaj. To bliżej auta. I to już powrzucajmy, niech to już tam się nie wala. Aha, to poszło do wora. To ja tego wora też tutaj daję. Ciśniemy dalej. W miarę szybko próbuję to zrobić, wiecie, żeby ogarnąć się ze wszystkimi możliwie zleceniami. O, kurde, takie niespodziewanki. Chodź, bliżej auta. Tu nie ma nic. Ojojoj, dobrze. Gdzieś tutaj rzuciłem czymś. O. No i to jest właśnie to, że to się nie zawsze podświetla, nie? Już jedno takie zlecenie, tam jak pamiętacie, żeśmy odpuścili, nie? No i jeszcze. O, jeszcze tu. Ciekawy jestem, czy to już będzie tyle. Ale nie musiałem tego rzucać. Jeszcze. Uźwa, no. Czyli trzeba się jeszcze bardziej rozejrzeć. Chyba, że coś rzuciłem. I gdzieś się to schowało. Ach, tutaj nie zauważyłem. Proszę bardzo. No, to będzie chyba to. Jeszcze nie. Cholera, odpady metalowe. O. O. Ciekawe. Tam nie ma nic. Tu nie ma nic. Odpady metalowe. Obejdę auto, bo... A właśnie, widzicie. Rzuciłem gaśnicę i ona się poturlała. Jest dobrze. Dobra, następne zlecenie. Szybciutko, 81 kilo. No, to będzie dużo. To będzie dużo do zrobienia. Powiem wam szczerze, przydałby mi się większy samochód. Ale chyba takich rzeczy to tutaj nie ma. Trzeba to w miarę zrobić z głową. Nie brać się za wszystko, tylko sektorami to robić, bo... Pogubimy się. A dlaczego się spieszę? Spieszę się po to, żeby jak najwięcej dowieźć na miejsce, jest godzina 13, jak najwięcej dowieźć na miejsce tam do bazy, niech mi to rozładują, wziąć kolejne zlecenia i chcę sprawdzić, czy tak bym dał radę, czy bym się wyrobił, nie? Ależ mnie dusi, kurczę. Jeszcze trochę nagadałem. Dobrze, idziemy jeszcze tutaj posprzątać w ten sposób. To bliżej wozu. Dobrze. Dalej. Tu mamy śmietki. Tutaj w kontenerze nic nie ma. To jest bardzo duże, więc to za chwilę. Mogę ze sobą zgarnąć. To bliżej wozu. I to bliżej wozu. Jest znowu jakiś nowy taki port. Jak to tam wejść? Albo nie jest nowy, tylko dawno mnie tu nie było. Czy po tej drabince? Nie.
Myślałem, że będzie ułatwienie. Ale może mogę wejść tędy. Synu, źle się zablokował, no. Mamy też i skrzyneczkę. Aż ty. I 200 wpadło. Bardzo ładnie. Tu kontener pusty. No, rzućmy to tam bliżej wozu. Jeszcze to. Zobaczymy, czy wszystko się udało wyzbierać. Prawdopodobnie jeszcze czegoś trzeba będzie poszukać, ale to za chwilę się przekonamy o tym. Wydaje mi się, że chyba żeśmy ogarnęli temat, ale... Tak. No i dobra. To było to 81 kilo. W porządku, co teraz? Tutaj szkło, to jest co? Co to jest? Cholera, nie wiem. Ale dobrze, no ogarnęliśmy te lokacje, to bardzo istotne. A, jakieś biuro architektów. Dobra, ciśniemy. To idzie od razu na pakę. Szybciutko, szybciutko. Bo to tam jeszcze, wiecie, zlecenia są. Ja po prostu chcę też rozładować auto, żeby mi się z niego nie wysypywało, bo to szkoda tracić później. Jest godzina która? 14:30 dochodzi, nie? Więc my jeszcze musimy zdążyć wrócić, rozładować samochód, to ja już chyba chłopakom pomogę, przyjąć jeszcze te zlecenia, które tam zostały do ogarnięcia i dodatkowo wrócić na lokację, nie? Bo jak wrócę, jak będę poza firmą, to będę mógł się z lokacji do lokacji przerzucać. Jeżeli tylko wrócę do firmy już po godzinach, to już widzieliśmy, to mnie nie puści, nie? No już będzie po ptokach. Nie wypadnij. Chodź. Ileż tam? Dobrze, leży. Dobra, to mamy, to tam bliżej, drzwi. Jeszcze tutaj. Najwyżej, słuchajcie, mogę zrobić tak, już tak spiesząc się, to jest taki wyścig z czasem, można powiedzieć, że pominę przykładowo skrzyneczki, nie? Nie będę tracił czasu na otwieranie skrzynek. To jest $200 raptem, więc tak do końca to gra nie jest warta świeczki, biorąc pod uwagę, ile jesteśmy w stanie zarobić na zleceniach takich właśnie na kontraktach, nie? To $200 to tam wiecie. Oj. Ale tu skrzyneczki nie widzę nigdzie. Kupa szkła. Bardzo dobrze. To się przyda, bo będziemy mogli, proszę Państwa, zakupić maszynę, która będzie nam to szkło przerabiała. I ja myślę, że to będzie kolejny jakby zakup. Mamy 8313. No, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze coś tutaj jest, jeszcze coś do zebrania, więc śmieci oczywiście pominąć nie możemy. Skoncentrujmy się, wytężmy wzrok, coś się tam nie podświetliło, coś przegapiłem i no i dupa Jasia, nie? No i to jest też taka strata czasu swego rodzaju. O, tutaj widzicie. I to będzie to. Dobra. Dalej. Jest ta godzina, ja wracam do fabryki.
Zaraz mi śmieciarze wrócą. Chłopaki niech to ogarniają, a ja szybciutko skoczę po kolejne kontrakty. Aha, Wiktoria już nie ma nic, ale tutaj mamy. A zatem negocjujmy. To jest 52 kilo. Szybciutko wychodzimy z ofertą na 70 dolców. To jest takie tanie. No tanie to jest za 80. O. No to zgódź się na 90, bo nie mam czasu, dziewczę, drogie. Dobra, zgodziła się. I ostatnia, targuj się. Myślę, że 4 zlecenia na samochodzie to zrobię. Synu, 70. Mhm. 80. Szybciutko, szybciutko. Tam mi chłopcy auto rozładowują. Ja w tym czasie mogę się tu zająć tymi negocjacjami, a potem ruszyć dalszą trasę, bo już zbieracze wrócili. Już po 16 jest. No szkutwa, gość stek. 110, no. No i dobrze, no nie jest to poniżej 100, ale dobra, no. I jak tam? O kurna, wy jeszcze żeście tego nie rozładowali. Głupie siusiaki, no. Dobra, już im pomogę. Też jeszcze szlaja, kuźwa się nie może doczłapać, ależ się tu ruch teraz zrobił. Pomogę szybciutko to rozładować, bo musimy wrócić w teren. To jest kluczowe, żeby wrócić w teren, żeby stąd wyjechać, nie? Ech. Weź tam z końca, bo ja tam nie sięgam. Misiu, kolorowy. Dobrze, jadymy. Raz, dwa, trzy, cztery zlecenia. Zaczynamy po kolei. O, i teraz to możemy na spokojnie sobie robić. O, masz ci los. Dasz ty wiarę, ty? Kuźwa. Zabrałem im auto. No ale dobrze, to już trudno. Bywa. Wrzućmy to na pakę. I ciśniemy i sprzątamy. Tędy sobie wejdę. Tutaj jeszcze śmietki są. Ale dobrze, no nie wiem jakim cudem to pudełko pizzy się tutaj znalazło, bo to jest na tyle małe, że to do wora wchodzi. No ale się znalazło. Jakimś cudem. A może to po prostu nie było... No bo to by było w worku, słuchajcie. Więc prawdopodobnie samochód zrespił się na tym. No nie wiem, no. Dobra, tam nie będę dywagował na ten temat, bo to nie ma to sensu. No. Teraz mamy więcej czasu. Więc z taką, o, skrzyneczkę można otworzyć. Tak, pozostałość gitary Eda Sheerana, proszę bardzo, leci pod wóz. To są duże rzeczy gabarytowe, to później. Na razie drobnica. Tam nic nie ma. To pod tam bliżej, żeby później to zgarnąć do auta. I jeszcze tu. No i dobrze. Teraz możemy te rzeczy tam podrzucić bliżej. Oczywiście patrzmy, jak się gdzieś to coś turla, to żeby później zareagować. Czy ja wszystko stąd zabrałem? Chyba tak. Na 4 zlecenia miejsca w samochodzie powinno mi wystarczyć. Mamy to. Dobrze, do następnej lokacji. I to też kontenerowy jest ten port, czy port, bo tam chyba statek stoi.
No dobra. Tutaj mamy troszkę większe rzeczy, ale i do wora ładujemy. Aha. No chodź. Dobrze, to już wolę wrzucić za pamięci. Teraz po tej stronie wysprzątam. Póki jeszcze coś widzę, nie? No tam na górze są, tutaj nie ma. Tu już chyba wszystko. Aha. Dobra. Tu już mi nic się nie podświetla na żółto, więc lecimy dalej. Widzieliście? Widzieliście? Jak się te śmieci lokują, a potem ja nie mogę tego, kurczę, znaleźć. No. Im większy taki plac, tym mniej jest ciężej. Nie? A jak państwu się to tutaj pracuje? Co bardziej wolicie? Ciaśniejsze jakieś takie miejsca, typu sklepy, czy jakieś biura, czy stacja benzynowa? Czy też wolicie takie właśnie większe połaci terenu? I gdzie wam łatwiej się pracuje, nie? Gdzie wam łatwiej się sprząta te śmietki. Ciekawy jestem. Tam jest skrzynka. No możemy sobie wejść i temat ogarnąć. Chyba wolniej ten pasek teraz chodzi. Coś tak mi się wydaje. Dobra, powrzucajmy na samochód, zobaczymy, czy czegoś brakuje. Rzutami za trzy. Jeszcze wory. No, zdecydowanie brakuje. O kurde. No dobrze. Czego brakuje? Plastiku, papieru, drewna, metalu. O, panie Pabelus. No nic, no wejdę, zobaczę. A, tam są. Tam sporo rzeczy leży. A, no to tego to się nie spodziewałem tutaj. W rogu, w zakamarkach. No i dobra, zrobione. Do następnej lokacji. Jeszcze dwie do uprzątnięcia. Dobrze, teraz mamy restaurację. Później to wszystko trzeba będzie poprzerabiać, nie? Pamiętajmy o tym, że wisi nam to zlecenie tutaj. Dobra. Kasa jest zamknięta, czyli się włamujemy, słuchajcie. Fajnie. Jeszcze tam ją trochę dolara wleci. To się dorzucił, synku. No to proszę. Ale ze zgaszonym światłem.
No i dobrze. Tam bliżej drzwi to będzie łatwiej. Aha, worek też bliżej drzwi. No chyba wszystko już tutaj. Już nic więcej nie będzie. No i jeszcze tam kolejna połowa tej sali. Trochę większa. No chodź. O widzicie, mogę iść do swojego łóżka, nie? No i teraz zobaczymy, bo tam nam jeszcze jedna lokacja została, to zobaczymy, czy moja teoria była słuszna, ale wydaje mi się, że tak, że będąc w terenie, będę mógł jeszcze się przenieść do kolejnej. O, ty, jaka wielka ta butla gazowa. Ja nie powinienem tym rzucać, tak czy siak, nawet jeśli pusta. Ale tam. Zawsze warto jest się rozerwać. Dobra, większe rzeczy tam machniemy. Tutaj nie ma nic. Jeszcze się upewnię, że wszystko tutaj zgarnąłem. Tak mi się wydaje. No i tutaj się włamujemy. Zauważcie, że jak nam zgrzytnie, to nie jest miejsce, w którym otworzymy, tylko tam trzeba trochę jeszcze tam pomanewrować lewo-prawo. O! No, ale tutaj w przebieralni, w szatni nic nie ma. Za to jest skrzyneczka. Jedno chodzi szybciej, drugie chodzi wolniej. Dobra, wrzućmy na pakę, zobaczymy czy i ile czego brakuje. O, a ja tutaj jeszcze mam wora. No i dobrze, i sprawdzamy moją zacną teorię. Mogę? Mogę. Czyli tylko z bazy nie możemy, słuchajcie. Ale będąc już w terenie można. No to i bardzo fajnie. No, sporo tutaj rzeczy jest do sprzątnięcia. I niektóre są duże takie, że no właśnie, no tak jak przed chwilą widzieliśmy, poruszają inne rzeczy. Więc żeby mi za chwilę nie zaczęło wypadać z wozu. No dawaj. No to myślę, że nie, no tutaj już teraz jest na tyle mało miejsca w samochodzie, że ja nie będę wrzucał, bo chciałem powiedzieć, że myślę, że wrzucę jeszcze ten worek, ale no nie, no już go wypełnię, bo przecież tak czy inaczej to worek czy pełny, czy w 100% zapełniony, czy do połowy, to tyle samo miejsca zajmuje, więc więc bym sobie ograniczył, a śmieci trzeba zebrać, nie? Więc już postaram się te worki wypełniać w 100%, tak żeby jak najmniej ich było, żeby nie wypadało z samochodu, tam z paki. Tym bardziej, że mamy jeszcze duże rzeczy. Tutaj nic nie ma. Nic mi się na żółto nie podświetla, przynajmniej nie widzę.
Tam się trzeba będzie włamać. Kasa już oszabrowana, więc tutaj nic nie będzie. To bliżej drzwi. Karton bliżej drzwi. I ładujemy dalej. Ta waza, czy wazon, też bliżej drzwi. Jakaś urna. Aż kuźwa. Dobra. No okej, to bliżej drzwi i ten worek też bliżej drzwi. Proszę bardzo. Chyba wszystko, nie? To pakujemy na samochód. Jakoś tak delikatnie w miarę. Te luźne rzeczy to tam do tyłu wrzucę. One się gdzieś tam zawsze poukładają. No, ten worek niebezpiecznie tutaj o ten się przesuwa w kierunku drzwi. Nie wiem, to może ja zamknę te drzwi, to ograniczę mu możliwość wypadnięcia. Aha, jeszcze żeśmy nie włamali się, tam jeszcze pomieszczenie zostało. Dobra, to załatwmy sprawę jeszcze tego pomieszczenia tutaj. O, oh, fuck. Chciałem F. Kurde. A można to jakoś rozpakować, żeby to dało się? No nie, jak już wywaliłem, to już trudno. Może się to na mnie zemścić za chwilę. Może się to na mnie zemścić. A ja tylko F chciałem nacisnąć i mi się paluszek omsknął, kuźwa. Dobra, jeszcze tutaj mamy skrzyneczkę. No to chwila prawdy, jak to teraz będzie wyglądało. Nie wiem, tam gdzieś rzucę po ukosie, to może będzie. No, albo i nie będzie. Patrzcie, co się dzieje. No szkuźwa ty. Ale ja mam jeszcze tutaj wora. I się wepchnąłem w to wszystko, ja pierdziule ty. Udało mi się. Dobra, wszystkie lokacje, słuchajcie, zostały przeze mnie zrobione. Więc dobrze. Udało się. Teraz chłopaki muszą to posprzątać. Ja im tutaj z ziemi to zgarnę na taśmociąg. Natomiast jak oni... O, a co tu się wydarzyło? Czemu ten miglans nie wziął tego worka? Tu auta są puste, a tu? No też. Co się tu wydarzyło? Ciekawa sprawa. No wrzućmy to. Niech sobie jedzie. No i dobra, proszę Państwa. To będzie teraz rozładowywane, więc dla mnie chwila czasu, żeby sobie, powiedzmy, dotlenić się. Natomiast potem będziemy przerabiać to wszystko i zobaczymy, bo tu jak widzimy nie ma nic, nie? I zobaczymy, ile czego uzyskamy. I musimy to zlecenie na gazetę jeszcze zrobić, nie? Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.